Witam Was w kolejnym filmiku. Jest rano, Maja, widzicie, z rana sobie już wyjęła zabaweczkę. My wstałyśmy dopiero. Jeszcze nie zaścieliłam łóżka, więc zaraz to zrobię. Ale najpierw Maję wypuszczę na dwór, żeby wyszła na siku. Wypuszczam Maję na dwór. Co, Maja, i znowu czekasz, czy idę z tobą? No chodź. Maja nadal tak robi, że jak ją wypuszczą, żeby zrobiła siku, to ona czeka, czy ja z nią idę na to siku, czy ja z nią wyjdę, a nie mogę na przykład ja zostać w domu, a ona wyjść. Wiecie, na przykład rano w te dni, jeszcze tak jak jest dzień wolny, no to w porządku, ale tak na przykład w te dni, w które idę do pracy, no to fajnie by było, jakby jednak ona wiedziała, że może sama chodzić po tym podwórku. No bo zaszczędziłoby to trochę czasu, jak na przykład ja bym jej otworzyła i ona by sobie sama pobiegała po ogródku, ale może na wszystko przyjdzie czas. Dzisiaj świnkom na śniadanie daję żółtą paprykę. Mela, ty nie gryź klatkę, tylko jedz paprykę. Tak wygląda moje dzisiejsze śniadanie. I oczywiście herbatka. Maji trzeba dać jedzonko, już widzicie, czeka. Zaraz pewnie przyjdzie sobie zjeść. Teraz Maja musi na chwilę wyjść z mojego pokoju, bo ja będę chciała posprzątać u świnek. Widzicie, mają bardzo duży bałagan, a żeby przekupić Maję, żeby wyszła, no to dam jej smaczka na pocieszenie, bo Maja cały czas za mną chodzi w domu. No na razie, wiecie, jeszcze ona się tak nie przyzwyczaiła do tego wszystkiego, więc chodzi cały czas za mną. No i muszę jej dać smaczkę, żeby po prostu wyszła z pokoju. Znaczy mogłabym oczywiście ją zawołać, żeby wyszła, ale wiecie, no chcę jej dać coś na pocieszenie. Że jednak chwilę się nią nie zajmę, chwilę nie będę z nią, tylko muszę posprzątać u prosiaków. Także przy okazji tester właściwie będzie, bo to są smaczki, których Maja nigdy nie jadła. Z Lukulus o smaku kurczaka. Chodź Majeczka, taki duży smaczek dla ciebie, ale poczekaj, najpierw dam ci na tester kawałeczek. Chodź, a wyskoczysz tu, hop! Maja się boi chyba tu wyskoczyć. Więc taki mały kawałek na tester, a potem dam ci resztę. No ale oczywiście widać, że jej smakuje, więc zaraz dostanie już cały. I będzie musiała zjeść sobie gdzieś indziej. Ja się wezmę w tym czasie za sprzątanie. Chodź, Maja. No masz, tu sobie zjesz. A ja muszę zamknąć, żeby wziąć się za świnki teraz. Już świnki są na wybiegu. Chciałabym też w sumie powiedzieć taką informację, że tak jak wam wcześniej mówiłam, że nie wiem, czy będą vlogmasy, a jeżeli będą, no to nie raczej niecodzienne, no to teraz jednak postaram się, żeby były codzienne od 1 grudnia. Chociaż no pewnie będzie tu trochę ciężko, no bo jednak no mam zupełnie inną rutynę w tym domu, więc ciężko jest mi się w ogóle do wszystkiego przyzwyczaić i ciężko byłoby nagrywać codziennie. No ale zobaczymy. Ogólnie chciałam wam powiedzieć, że jednak postaram się mimo wszystko, żeby w tym roku również były vlogmasy, bo przynajmniej już wiem, że mam internet, bo wcześniej ja też była dużo, było niepewnością to, czy ja w ogóle będę miała internet taki, wiecie, stały do niego dostęp, bo wtedy to wiadomo, już byłoby pewne, że żadnych vlogmasów nie będzie, no bez internetu się nie da. Bo ja wam też w sumie nie mówiłam tego wszystkiego, ale od początku było dużo spraw. Najpierw był problem z internetem, ponieważ ja miałam internet na umowę w tamtym mieszkaniu. No i po prostu trzeba było ten internet przenieść i tutaj zamontować światłowód, bo ja miałam właśnie światłowód z Orange. Nie wiem właśnie, wy z czego macie internet, ale ja miałam taki. No i ta umowa dalej trwała, z tym, że trzeba było ją przenieść. Z tamtego mieszkania już musiałam się wyprowadzić, bo ono zostało sprzedane.
A tutaj trzeba było umówić panów, którzy zamontowali internet, a z kolei do tego domu jeszcze nie miałam kluczy, no bo to się wszystko nie zbiegło tak w czasie idealnie. Jeszcze jeśli chodzi o vlogmasy, to też będzie problem trochę z czasem, ponieważ ja teraz mam trochę dalej do pracy. I dalej mam też do rodziców. Więc też będzie, no, schodziło mi trochę więcej czasu na tych rzeczach. Na przykład na przemieszczeniu się. Niż tak jak miałam wcześniej, bo wcześniej to miałam bardzo właśnie blisko. I też na przykład jeśli, no, też pytacie mnie o działkę. Więc kochani, no Zuzia, jak wiecie, jest tutaj, no ze względu na to, żeby było wygodniej, mogłaby być jeszcze nadal na działce, bo działka jest nadal, więc mogłaby tam być, tylko że problem byłby, że no spadłby dużo obowiązek na mojego tatę głównie, no bo on ma blisko na działkę teraz, więc on by musiał po prostu cały czas na tej działce zaglądać do Zuzi. A no tak jak Zuzia jest chociaż tutaj już na miejscu, w domu, tu gdzie ja mieszkam, no to przynajmniej już odchodzi ten problem, kto ma właśnie iść do Zuzi, kto ma tam do niej zajrzeć, no bo jest w domu, więc nie trzeba na to, żeby ktoś osobno do tego szedł, tylko po prostu ja schodzę sobie na dół. Dzisiaj na obiad będą kotlety z ciecierzycy. Ale tu już są przygotowane, obtoczone w szymannej. Oprócz tego będzie sałatka z marchewki, jabłka i jeszcze kapusty pekińskiej. Kapusta pekińska też tutaj jest. I taki obiad będzie na kilka dni. I gdyby ktoś pytał mnie o przepis, to właśnie ciecierzycę, którą wcześniej sobie gotujemy, zamaczamy w wodzie, albo jeżeli mamy taką gotową ze słoika, no to nie musimy. I ją blendujemy na taką masę. Do tego dodajemy na przykład przesmażoną cebulę, możemy do tego dodać jajko lub dwa jajka, w zależności jak dużo mamy tej masy. I to wszystko razem jak wymieszamy, no to możemy jeszcze je obtoczyć. Możemy w kaszy kuskus obtoczyć, ale możemy również w kaszy mannej, tak jak ja. No i oczywiście potem formujemy kulki, obtaczamy w tej kaszy i już smażymy. Już w kolejnym dniu tego vloga, ja właśnie szykuję się do pracy, na dworze jeszcze widzicie jest szarówka, jeszcze nawet nie rozjaśniło się. I wróciłam już do domu i dzisiaj odebrałam zasłonki, które zamówiłam jakiś czas temu w kolorze właśnie szarym. One są identyczne jak te zasłonki, które miałam w poprzednim mieszkaniu, tylko większy rozmiar zamówiłam. To jest jedna sztuka i jeszcze druga sztuka, więc zaraz będę je zawieszać. W ogóle przyniosłam już sobie drabinę, bo jednak tu jest wysoko i muszę po drabinie zawieszać te zasłonki. Także zaraz wychodzę i wam pokażę już efekt końcowy. Tak wyglądają zasłonki. Oczywiście teraz zakryłam nimi okno, ale wiadomo, że w dzień no to będą po prostu na bok, a ja nie mam rolet, więc muszę tak zasłaniać teraz na noc. Ale wreszcie mam ładne zasłonki, takie jak chciałam, w tym kolorze, co chciałam. Ja teraz właśnie weszłam na sklep Królidełko, ponieważ niedługo rozpocznie się sprzedaż kalendarzy adwentowych dla świnek morskich, dla królików, ogólnie chyba dla gryzani. I na te kalendarze wręcz trzeba polować, można to tak nazwać. Bo były już dwie tury sprzedaży i kalendarz się wyprzedał, ja nie załapałam się na żaden, nie zdążyłam kupić. I ma być ostatnia, trzecia tura, więc może uda mi się kupić. Dam wam potem znać, czy udało mi się kupić. Witam was już w następnym dniu. Już nagrywam któryś dzień właśnie z kolei. Jest rano i ja już wyszykowałam się do pracy, także za chwilę będę wychodzić. Maję wam mogę pokazać, bo Majeczka tu leży. Maja leży u siebie w legowisku.
I zaraz będę, tak jak mówiłam, już będę wychodzić, więc Maja też wypuszcza na siku. Jest duży ruch, więc jest głośno. Ale wracając z Majką od weterynarza. Maja ma jakiś wirus, ale dostała już leki. Nie musi na szczęście brać antybiotyku, bo ogólnie było tak, że Maja dostała biegunkę, potem ja ją drugi dzień trochę przegłodziłam i jej przeszło. Ale na kolejny dzień, jak tylko coś zjadła, to znowu dostała. No i przyszłam z nią do weterynarza i okazało się, że jakiś wirus dostała, po prostu jeden zastrzyk. No i powinno jej po tym przejść, o przedłużonym działaniu, właśnie takim na 2-3 dni. No i powinno już jej po tym przejść. Także mam nadzieję, że tak będzie. I Sonia też miała ten wirus, więc to jakby one zaraziły się jedna od drugiej. Z tym, że Sonia sama przeszła przez jeden dzień. A Maji niestety nie przeszło. No i musiała iść na badania. Miała też robione USG, ale wyszło, że jest wszystko w sumie w porządku, tam ma lekko powiększone, ale to nic groźnego, więc po prostu jest to coś wirusowego. Dzisiaj przyszła do mnie paczka ze sklepu Maxizo i pokażę wam, co zamówiłam dla prosiaków. Są to ziółka i zaraz otworzę tą paczkę. W ogóle przyszła już taka rozerwana, ale to nic, otworzę i wam pokażę, jaka jest zawartość. Otworzyłam już paczkę. Prosiaki też są na wybiegu i w tym domku są dwie świnki morskie. Tu widać pupcie Lucy. Dwie tu siedzą, Tosia z Lucią. Tu widzicie, biega Melcia. Jeszcze im wyjęłam tunel, który dostaliśmy od pani Agnieszki, która mam nadzieję, że nas ogląda. I pokazuję już wam zawartość tej paczki. Pierwszą rzeczą są ziółka z Multifit. Tylko nie wiem właśnie, nie widać chyba tutaj, czy widzicie, z czego się składają. I wszystkie właściwie to są ziółka, ponieważ nam się już kończyły. Dalej to też jest, to jest mieszanka dla świnki morskiej. Też właśnie zioła. No widać, że w tym miejscu są mocno pokruszone, ale tu już nie. Tylko nie wiem, czy skład wam też pokazywać już, czy nie. Jakoś nie widzę go. I kolejna mieszanka dla świnek morskich. I jest to ta sama mieszanka, więc dwie takie same. I jeszcze trzecia ziółka. A nie, to nie są ziółka. To jest już liście mniszka lekarskiego, ale powiem wam, że no jest trochę wada tych mieszanek, tych ziółek, bo widzicie, jakie są pokruszone z tej strony. Ale tu chyba mamy gdzieś skład, tak żebym wam szybko pokazała. I to jest po prostu mniszek lekarski. I to jest nasze całe zamówienie, cztery właściwie paczki jedzonka dla świnek. Same prosiaki, widzicie, biegają sobie w międzyczasie. Co, Lucia do mnie przyszła? Lucia chce jedzonko. Chcę wam dzisiaj pokazać, a właściwie powiedzieć o jednej nowinie. Tylko że Mela mi nie da dojść do słowa, bo musi w tym momencie gryźć klatkę. Mój kaktus dzisiaj urodził czworaczki. Mamy cztery małe kaktuski. Tak one się prezentują. W tej doniczce są trojaczki, a tu jest kolejne. Mela gryząca klatkę. Dobrze, kochani, a tak na poważnie, dzisiaj była reanimacja kaktusa. Jest on, jak pamiętacie, jeżeli oglądaliście pierwszy filmik z przeprowadzki,
To mówiłam wam tam, że podczas przeprowadzki właśnie ucierpiał najbardziej kaktus, ponieważ spadł na podłogę, rozbiła się cała doniczka, ona była ceramiczna, no i kaktus też się rozbił. Prawdopodobnie pourywały mu się korzenie. No i dzisiaj była jego reanimacja, czyli przesadzanie go właśnie z tego wiaderka do doniczki, bo już kupiłam doniczkę, ziemię. No i jest przesadzony, jak widzicie. Ale oczywiście, niestety, co do jego życia są wątpliwości, ponieważ trochę te korzenie mu się jednak poniszczyły podczas tego upadku. Sam kaktus, widzicie, no, on się jakoś nie złamał, ale korzenie niestety trochę tam są poniszczone. Także co do tego, czy matka kaktusia przeżyje, no to są wątpliwości, to się okaże dopiero. Ale mimo tego jest wsadzona do ziemi, więc ma szansę przynajmniej. Jeżeli się uda, no to będzie, jeżeli nie, no to trudno. Ale za to też przy okazji, nie wiem czy pamiętacie tego mojego kaktusa, ale on miał pełno zaszczepek tych właśnie małych kaktusów. No i przy okazji, tak na wszelki wypadek, jakby się okazało, że matka kaktusia nie przeżyje, no to przynajmniej zostały jej dzieci, które zostały poprzesadzane też. One nie wiem jak z ich korzeniami, no bo one są małe i nie wiadomo jak będzie, więc na wszelki wypadek są aż cztery przesadzone, więc może któreś przetrwają to wszystko. Więc mam teraz aktualnie aż tyle kaktusów. No i zobaczymy, może coś z tego będzie, bo jednak ten kaktus jest dla mnie ważny, ponieważ jest ze mną od bardzo dawna, od czasów jeszcze szkolnych. Ja pamiętam, jak dostałam go na prezent od jednej z takich, można powiedzieć, że wtedy, w tym czasie prawie najlepszej przyjaciółki, w tym okresie akurat szkolnym. No i właśnie ona mi dała tego kaktusa i ten kaktus przez cały czas on rósł, był naprawdę, jak ja dostałam od niej tego kaktusa, to on był wielkości tych małych kaktusów. Taki był. I przez ileś lat, już nie wiem w sumie ile, ale właśnie wyrósł na takiego dużego, miał pełno zaszczepek, pełno tych małych kaktusków. No i ja już z tą korzonką w ogóle nie mam właściwie kontaktu. My się później pokłóciłyśmy, ale kaktus został i jest do dziś. No ale nie wiadomo czy będzie, ale jeżeli jego nie będzie, to będzie pamiątka, po nim będą jego małe kaktusy. Także kochani, no pisaliście mi właśnie w komentarzach też, że wam szkoda tego kaktusa. Mi też było go bardzo szkoda, dlatego dzisiaj była jego reanimacja. Nie wiem, czy wam pokazywałam na drugim piętrze, na którym ja mieszkam, bo właściwie to tak to wygląda. Jak wejdziemy sobie po schodach, czyli z pierwszego piętra wychodzimy na drugie piętro, to mamy, tu są drzwi od łazienki, tu na wprost, tu są drzwi od dwóch pokoi, no i drzwi od mojego pokoju. Czekajcie, bo ktoś tu się dobija chyba. Maja wyszła z pokoju, bo chciała się napić. A więc tak jak widzieliście, mój pokoik, dwa pokoje, łazienka i Maja, która się zakrztusiła wodą, schody. I właśnie jeszcze chcę przejść do momentu, gdzie widzicie, tu jak jest mój pokój, to zaraz przy moim pokoju naprzeciwko są schody. A z tej strony, tu za firanką są drzwi balkonowe i można tamtędy wyjść na balkon, ale jest coś jeszcze, bo są jeszcze jedne drzwi. I teraz możecie pisać w komentarzach, jak myślicie, do czego są te drzwi, co tam jest za tymi drzwiami, co się kryje. Możecie zgadywać. A jeżeli jesteście ciekawi, co tam jest za tymi drzwiami, co się właśnie tu znajduje, to piszcie w komentarzach, że chcecie, żebym wam to pokazała w którymś z następnych vlogów. Ale też możecie zgadywać w komentarzach, jak myślicie, co tam jest. Tak, tu Maja cały czas krąży. I jak widać, te drzwi właśnie znajdują się zaraz przy moim pokoju. I to właściwie taka ciekawostka związana z nowym domem. Także piszcie koniecznie w komentarzach, co tu może być. I czy chcecie się dowiedzieć w kolejnych vlogach. A ja, kochani, będę już się z wami żegnać w tym filmie. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych.
I Majeczka też z Wami się żegna już w tym vlogu, bo właśnie poszła spać.